Co jest potrzebne w warsztacie początkującego elektronika? Dzisiaj odpowiemy sobie na to pytanie. Rzeczą na pierwszym miejscu jest oczywiście multimetr. Tutaj mamy multimetr analogowy. Jest to tester 50K produkcji Miselco. Tutaj mamy Unita UT139C. Co różni te dwa multimetry? Oczywiście multimetr analogowy ma wskaźnik wychyłowy, bo jak żeby inaczej. Tutaj mamy zakresy ręczne, że jeżeli chcemy zmierzyć napięcie, które ma dość niskie, które jest dość niskie, to musimy ręcznie zmienić tę skalę, żeby mieć dokładniejszy wynik. Tutaj mamy autozakresy. Ustawiamy sobie prąd stały, mamy prąd stały, prąd zmienny, AC, widać, a to są miliwolty akurat. Rezystancja to, tutaj zmieniamy na rezystancję, środkowy bolec i potem musimy ustawić tym potencjometrem odpowiednią wartość, żeby jak się zamknie obwód, te dwie sondy się zewrze ze sobą, żeby ten wskaźnik przeszedł tutaj nam na zero. Tutaj wystarczy, że zmienimy na ohmomierz i mamy gotowe. Kolejną przydatną rzeczą jest taki tester elementów. Tutaj akurat mamy wsadzoną elwę. Przetestujmy sobie ją. No i ma 118 mikro, 1,4 ohma. Na odstrzał, bo to elwa i fajnie wybuchają. Dobra, może jeszcze wsadzimy sobie jakiś element starszej daty, żeby nie było. No i pokazuje, że tutaj są dwa rezystory. To jest tranzystor końcówki mocy BDP395 od CEMI, właśnie z tego ATEKa. Jeden już zmieliliśmy u kolegi. Następną niezbędną rzeczą w warsztacie jest taki śrubokręt. Tutaj mam akurat zwichy, bo są bardzo dobre. Mają bardzo twarde te końcówki i się szybko nie zużywają. Mój ulubiony śrubokręt to jest to 2,5 na 0,4 mm. Oczywiście płaski. Takie szczypce też są bardzo przydatne. Jeżeli chcemy jakąś wtyczkę ciężko następną wypiąć, wpiąć albo coś przytrzymać. Dobra. Lutownica. Ja mam akurat takiego wepa. Włączmy sobie go. Tak to wygląda. Widać, że nam się rozgrzewa. W każdej chwili możemy sobie zmienić na Fahrenheit, ale to niepotrzebne, bo żyjemy w Polsce. Cyna, topnik. Co jeszcze potrzebne? Oczywiście zasilacz. Tutaj mamy taki HP z naklejką Energy Star, oscyloskop. Trochę hałasuje ten zasilacz, ale tak było fabrycznie. Bardzo, no, czasem po prostu przydatny jest taki akumulator, który może nam dostarczyć większą ilość prądu. Wszystko połączone taką skrętką. Bardzo fajnie to funkcjonuje. Przydałaby mi się tutaj taka tablica, żeby wywieszać na przykład schematy. Ale już bez tego też jest w miarę okej. Da się bez tej tablicy żyć. Kolejną przydatną rzeczą jest taki pojemniczek z mikrowarsztatem.
Tutaj mamy bezpieczniki różnego rodzaju, wszystkie topikowe, jakiś samochodowy, taki cylindryczny, 2,5 ampera, kondzie, krokodylki, jakaś żarówka, diody. Tutaj mamy diodę germanową, rezystorki, kondensatorki znowu. Aż Elba się wkradła.